Cześć, witam Was. Widzimy się w kolejnym dniu. Dzisiaj podążamy na Tarnicę niebieskim szlakiem z Włosatego. Jakieś 600-700 metrów poniżej wejścia jest taki wielki parking. Za 18 zł możemy tam stanąć sobie na cały dzień. Tutaj przy szlaku jest zakaz parkowania i zakaz wjazdu. Także miejcie to na uwadze. No i co? Dzisiaj jest planowana taka pętla, potem w stronę Halicza i dookoła zejdziemy z powrotem sobie do Wołostatego. Rano było mega zamglone, teraz już fajnie słoneczko świeci. Niestety Tarnica jest w tym momencie w takiej chmurze, ale zaraz Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. O, dokładnie jest tam schowana. No i podążamy sobie szlakiem przez las. Jak było widać na poprzednim ujęciu, schody dość konkretne. Niestety ten szlak jest krótszy, ale charakteryzuje się dość mocnym podejściem. Natomiast z ustrzyk dolnych jest on dużo dłuższy, natomiast wiedzie grzbietem i jest tam łagodniej. Z racji tego, że dzisiaj chcieliśmy tą pętelkę tutaj sobie pokonać, to idziemy tędy. I rozpoczynamy kolejne fragmenty podejścia. Takimi fajnymi schodami zabezpieczony szlak przed osypywaniem się. No i przed nami tutaj taki schron przeciwdeszczowy, wiata. Wczoraj w takiej, idąc na przełęcz Orłowskiego, żeśmy sobie przeczekali największy opad deszczu. A dzisiaj będzie można tu zrobić sobie pierwszy postój i coś zjeść. I taki fragment ładnego lasu. Usiedliśmy na chwilę, więc cała horda ludzi przeszła i teraz będziemy mieć spokój. Pewnie na czubku Tarnicy będzie niezły tłok. Kolejna autostrada z podejściem. Wychodzimy z lasu. Definitywnie znowu wyszliśmy powyżej partii lasu. W oddali tutaj widać już krzyż na Tarnicy, a tam z lewej strony jest przełęcz, na którą zmierzamy. W tej przełęczy wejdziemy sobie na szczyt, zejdziemy, pójdziemy dalej. Dzień młody, jest około godziny 10. Chmurki jeszcze po wczorajszej burzy krążą, ale miejscami widać niebieskie niebo i słoneczko. No i zbliżamy się już do przełęczy. No i jesteśmy na wierzchołku Tarnicy. Jest to najwyższy szczyt w Bieszczadach po stronie polskiej. Krzyż, który tutaj widzimy w tej postaci, znajduje się od 2008 roku. Wcześniejszy po uszkodzeniu został wymieniony. Został tutaj wniesiony w częściach przez pielgrzymów. Waży około 500 kg. A my teraz będziemy podążać całym pasmem
i zejdziemy sobie z powrotem do Wołosa. Tutaj jeszcze można zobaczyć szlak wiodący do Ustrzyk Górnych grzbietem. A my już schodzimy. No i schodzimy sobie spokojnie po takiej fajnej ścieżce, też zabezpieczonej belkami, do Przełęczy Goprowskiej, skąd ruszymy dalej w stronę Kopy Bukowskiej i na grzbiecik Halicza. Troszkę nam tu powiewa i dzisiaj nieco chłodniej. Słońce schowane za chmurami. Przełęcz i samą Tarnicę mamy już tam daleko, daleko po drugiej stronie zbocza. I jeszcze może będzie widać, krzyż bokiem jest, więc się tak nie rzuca w oczy. No my sobie tutaj delikatnie idziemy ścieżką, podcinając zbocze bez większego wysiłku. Podążamy dalej. Pod nami takie fajne cztery polany otoczone lasem. Ciekawe, czy tam jakieś rykowiska się odbywają, czy nie. Póki co żadnego większego zwierzęcia niż lis nie udało nam się zaobserwować. Widoczki piękne. Jesteśmy już prawie na grzbiecik. No i tam w oddali widać Halicz. I chyba też sporo ludzi. Także dzisiaj, mimo tygodnia, turystów nie brakuje. I przed nami tutaj Kopa Bukowska, na którą szlak nie prowadzi. Będziemy ją tutaj trawersować po prawej stronie i kierować się na Halicz. No i ostatnie metry przed Haliczem. No i dotarliśmy na szczyt Halicza. I z Halicza już schodzimy w stronę Rozsypańca, około kilometra szlaku. Będzie w większej części prowadzić zboczem w dół, więc powinniśmy dość szybko dotrzeć do niego. Dochodzimy do najniższego punktu w grzbiecie, żeby za chwilkę się tutaj wyskrobać na Rozsypaniec, który widać tuż przed nami. Patrzcie, jak pięknie. Relaks pełną parą. No i meldujemy się na Rozsypańcu. Następny punkt Berdo. Pozostanie zejść szlakiem do auta. Z dzisiejszej trasy, którą tutaj widać, to szczyt Tarnicy, zejście do Przełęczy i przejście tutaj wszystkimi wierzchołkami praktycznie. Tam troszeczkę trawersów aż do tego miejsca na Rozsypaniec. No i idziemy dalej. I tak wygląda szlak tutaj po południowej stronie zbocza Berdo.
centralnie, przed nami 200 metrów. Doszliśmy jeszcze do samej granicy, do takiego punktu widokowego. No i to już jest chyba ostatni fragment. Potem będziemy wchodzić do lasu. Także już nic ciekawego pewnie widać nie będzie. Polecamy. Szlak był bardzo przyjemny. Dzisiaj akurat niezbyt ciepło, więc sam raz. No, zejście w stronę Wołosa tego czerwonym szlakiem. To już jest taka dość szeroka, utwardzona droga. A może jeszcze będzie widać tam w tle szczyt Tarnicy. Oświetlony słonkiem. W dzisiejszym materiale to będzie już tyle. Także zapraszam Was do oglądania. Jeżeli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Jeśli jeszcze coś by się tutaj fajnego trafiło, no to włączę się na chwilkę. Do zobaczenia, cześć.